Ponieważ no, nie wszyscy z was z muzyką elektroniczną na co dzień mają do czynienia, bardziej korzystacie z tego, co proponujemy wam chociażby w Gorącej 20 w Radiu SK, albo tak na co dzień w Radiu SK, no, ja już jakby nie zauważam tego obszaru muzyki pop, ponieważ tak głęboko w nim siedzę, że nie jestem w stanie całości ogarnąć i powiedzieć, co było fajnego. Zawsze mam z tym problemy, żeby powiedzieć, co mi się spodobało najbardziej, który kawałek zrobił na mnie największe wrażenie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, chociażby Pharrell wrócił, no i super, ale były trzy momenty, trzy wydarzenia, które oprócz gęsiej skóry spowodowały, że się popłakałem. Rzadko, naprawdę ostatnio bardzo rzadko, no już kilkanaście lat siedzę w muzyce, więc ostatnio bardzo rzadko muzyka mnie wzrusza, a w tym roku zdarzyły się takie trzy momenty. Pierwszy moment to był taki, kiedy usłyszałem piosenkę Hathaway'a, What is Love, w wykonaniu Kajzy. Kajza, Kanadyjka, debiutantka właściwie tegoroczna, znacie ją z piosenki Hideaway, wydała płytę, debiutancką płytę Sound of a Woman. Dla mnie to jest płyta roku i właściwie nie ma nic poza tym albumem. Ja już nie ma sensu, żebym wymieniał jakiekolwiek inne płyty z tego roku, bo tej płyty słuchałem najczęściej. Kajza jest dla mnie numerem jeden tegorocznym. Jeżeli mnie zapytacie o mojego ulubionego tegorocznego artystę męskiego, nie ma. Zespół nie ma. Artystka Kajza. I to już właściwie tyle. Więc What is Love Hathawaya w wykonaniu Kajzy. Pierwsze łzy moje w tym roku. Po raz drugi poryczałem się, kiedy usłyszałem piosenkę Riptide Vance'a Joya w wykonaniu Taylor Swift. Taylor Swift zaśpiewała to podczas BBC Radio 1 Live Lounge. BBC Radio 1, taka stacja brytyjska, oni mają taką fajną audycję, można to znaleźć na YouTubie, gdzie artyści śpiewają swoje piosenki w wersjach akustycznych, a też przy okazji śpiewają covery innych artystów i Taylor Swift zaśpiewała Riptide Vance'a Joya. I tak jak w oryginale ten numer kompletnie, zupełnie no, na mnie nie działał, to w jej wykonaniu, w jej interpretacji w końcu zrozumiałem, o czym jest ten kawałek. Tak samo w przypadku Hathawaya, What is Love. Czasami fajnie jest znaleźć jakiś cover, który pokazuje, o czym jest piosenka, a nie tylko i wyłącznie po to, żeby tej piosenki posłuchać. Więc drugie łzy, Taylor Swift, Riptide, Vance'a Joya, no i trzecie łzy, a było ich naprawdę bardzo dużo, One Republic I Lived. To jest trzeci kawałek, który po prostu mną rozwalił mnie w tym roku. No i do tego jeszcze dorzucę koncert One Republic na warszawskim Torwarze. No dla mnie petarda, mega emocje, świetny Ryan Tedder i w ogóle cały zespół, w ogóle cały koncert rewelacyjny. I tam się poryczałem nie tylko raz, wielokrotnie, przy wielu kawałkach. No ale jeżeli chodzi o trzeci utwór tegoroczny, to jest właśnie One Republic I Lived. No, trzy takie momenty w tym roku się pojawiły. I jeżeli miałbym wspominać 2014 rok, to właśnie z powodu Kajzy przede wszystkim, formacji One Republic i też może ich całego krążka, chociaż to był ubiegły rok, no nieważne. One Republic koncert w Polsce i jeszcze Taylor Swift i cover piosenki Riptide. That's it.